Dzień dobry. Nazywam się Aneta Kaniewska. Przygotowałam dziś dla Ciebie nagranie, które pomoże nawiązać dobrą relację ze sobą i ze swoim oddechem. Znajdź dla siebie takie miejsce, gdzie przez parę najbliższych chwil nikt nie będzie Ci przeszkadzał, gdzie będziesz mógł poczuć się wygodnie i komfortowo. Usiądź, opierając plecy o oparcie krzesła. Rozkrzyżuj ręce i nogi. Oprzyj swoje stopy stabilnie o podłogę. Daj sobie parę chwil, aby poobserwować rytm swojego oddechu. Zrób wdech przez nos i wydech przez nos. Wdech i wydech. To ciekawe, czy Twój wdech jest dłuższy od wydechu, czy wydech dłuższy od wdechu. Nie zmieniaj nic. Po prostu obserwuj to, jak oddychasz. Poczuj rytm i tempo swojego oddechu. Zwróć uwagę na drogę, jaką pokonuje powietrze, kiedy wraz z wdechem trafia najpierw do Twojego nosa, potem gardła, aż do skrzeli i płuc. Tam dzięki pracy pęcherzyków płucnych przedostaje się ono do Twojego krwioobiegu, a wraz z rytmem bicia serca rozprzestrzenia się dalej do każdej, nawet najdalszej i najmniejszej komórki Twojego ciała. Wdech i wydech. Życiodajny tlen odżywia i dostarcza sił do każdej części Twojego ciała. Wydech natomiast pozwala zabrać z tych wszystkich miejsc to, co już zbędne i niepotrzebne. Drogą powrotną może się to wydostać na zewnątrz i rozproszyć w powietrzu. Wdech i wydech. Właśnie tak. Możesz powtórzyć tę życiodajną wymianę, obserwując każdy jej etap jeszcze wyraźniej. To ciekawe, gdzie czujesz ten proces najwyraźniej? Może czujesz chłód powietrza, które trafia do nosa? Ciekawe, czy ma ono jakiś określony zapach? A może wyraźniej czujesz, jak Twoja klatka piersiowa unosi się i opada w rytm Twojego oddechu? Możesz poczuć, jak Twoja przepona pomaga Ci zrobić kolejny, głębszy niż zwykle wdech. Właśnie tak. Coraz wolniej i coraz spokojniej. Możesz też poczuć, jak Twoje ciało rozluźnia się i odpręża, gdy skupiasz się na oddechu. A może najwyraźniej czujesz łaskotanie powietrza, gdy pozwalasz sobie robić wydech. Może jest jeszcze jakieś inne miejsce w Twoim ciele, gdzie czujesz swój oddech najwyraźniej. Weź teraz głębszy niż zwykle wdech. Przytrzymaj powietrze przez chwilę w płucach i zrób wydech. W trakcie kolejnych cykli oddechu spróbuj na każdym z jego etapów wytrzymać do 4. Będę pomagać Ci licząc.
Zrób wdech przez nos. 2, 3, 4. Przytrzymaj powietrze w płucach. 2, 3, 4. Zrób wydech przez usta. 2, 3, 4. I znów przytrzymaj. 2, 3, 4. Oddychaj normalnie, miarowo. Za chwilę wykonamy ten cykl ponownie. Zrób wdech przez nos. 2, 3, 4. Przytrzymaj powietrze w płucach. 2, 3, 4. Zrób wydech. 2, 3, 4. I przytrzymaj, zanim zrobisz wdech. 3, 4. Zrób wdech przez nos. 2, 3, 4. Przytrzymaj. 2, 3, 4. Zrób wydech. 2, 3, 4. I wstrzymaj powietrze. 2, 3, 4. Zrób wdech przez nos. 2, 3, 4. Przytrzymaj powietrze. 2, 3, 4. Zrób wydech. 2, 3, 4. I znów przytrzymaj. 2, 3, 4. Teraz spróbuj wydłużyć nieco wydech. Będę w trakcie wydechu liczyć tym razem do 6. Zrób wdech przez nos. 2, 3, 4. Przytrzymaj. 2, 3, 4. Zrób dłuższy wydech. 2, 3, 4, 5, 6. I znów przytrzymaj, zanim weźmiesz wdech. 3, 4. I jeszcze raz. Zrób wdech. 2, 3, 4. Przytrzymaj powietrze. 2, 3, 4. Zrób wydech. 2, 3, 4, 5, 6. I znów przytrzymaj. 2, 3, 4. Daj sobie jeszcze chwilę, by pobyć ze swoim oddechem. Możesz powrócić do naturalnego, własnego rytmu oddychania. Możesz poczuć lekkie wirowanie. To zupełnie normalne, kiedy twój organizm dotlenia się bardziej. Posiedź jeszcze przez chwilę, po prostu obserwując. Sprawdź, co się dla ciebie zmieniło. Jak teraz oddychasz? Wdech i wydech. Pamiętaj, że możesz używać tej techniki zawsze wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować.